To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 92. Dzisiaj opowiem o błędach i o tym, co chciałbym wiedzieć, gdy rozpoczynałem prowadzenie własnej firmy. Cześć dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu to ten podcast jest dla Ciebie Dzień dobry, dzisiaj Solo Show. Kolejny odcinek z takiego cyklu. Ach, gdybym tylko wiedział to, co wiem teraz, to pewnie inaczej bym zorganizował to i owo w przeszłości. Myślę, że ten odcinek mi już nie bardzo pomoże. To, że nagrywam taką moją spowiedź dotyczącą tego, jak prowadzę firmę, ale mam nadzieję, że będzie przydatny dla Was. Wtedy, kiedy zdecydujecie się założyć własną działalność gospodarczą, albo nawet jeżeli już ją macie i próbujecie ją rozkręcić to mam nadzieję, że to, co, to, o czym dzisiaj będę mówił, będzie dla Was po prostu przydatne. Będę mówił o kilku aspektach. Powiem trochę o błędach, które popełniłem, powiem też o założeniach, które przyjmowałem, czy takich przekonaniach, które miałem, gdy rozpoczynałem własną działalność gospodarczą. I zanim do tego przejdę, to jednak ym, chciałbym kilka zastrzeżeń dokonać, dlatego że model mojego działania jest dosyć specyficzny. I pierwszy punkt, o którym chcę powiedzieć, to że musicie wziąć pod uwagę zdecydowanie, że ja prowadzę firmę usługową, zarabiam przede wszystkim na sprzedawaniu mojej wiedzy, nie prowadzę działalności handlowej. No może. Poza sprzedażą mojej książki, czyli nie prowadzę działalności handlowej, polegającej na tym, że kupuję jakieś produkty, dorzucam własną marżę i sprzedaję. Czyli nie mam de facto dużego magazynu, nie mam wysokich kosztów stałych, do tego też jeszcze będę nawiązywał, czyli. Firma usługowa przede wszystkim i do tego punkt drugi firma dosyć specyficzna, bo oparta w całości na internecie, czyli w gruncie rzeczy jest to działalność, którą mógłbym wykonywać z dowolnego miejsca na ziemi. Kolejna rzecz, o której chcę jako zastrzeżenia dokonać, to jest to, że ja mam pewne swoje przekonania finansowe, z którymi absolutnie nie musicie się zgadzać i to będzie słychać w tym odcinku podcastu. Będę mówił, co uważam za dobre, co uważam za złe, ale filtrujcie to przez swoje doświadczenia i przez swoje preferencje. Podkreślam, że to są to, co dzisiaj usłyszycie, to są wyłącznie moje przemyślenia, w których również mogę się mylić, bo w, to jest tak, że w, w miarę upływu czasu te moje doświadczenia, czy moje przekonania, czy moje wnioski, one również ewoluują. Ja nie jestem stały w tym wszystkim, cały czas się uczę, staram się wam dzisiaj przekazać wiedzę, którą mam po czterech latach prowadzenia własnej firmy i to dosyć specyficznej firmy, bo mocno opartej na internecie i na treściach, które publikuję, na blogu. Cały podcast podzieliłem na trzy takie części. Zacznę od błędów, które popełniłem jeszcze zanim rozpocząłem prowadzenie firmy albo na początku prowadzenia firmy. Później przejdę do wniosków, które, które mam, wniosków i przemyśleń, a na końcu powiem Wam o strategii mojej firmy, czyli o tym, w jaki sposób ja ten biznes rzeczywiście dzisiaj prowadzę z jednej strony a z drugiej strony ja myślę, że bardzo dużo już mogliście się w zasadzie o tym dowiedzieć z różnych miejsc, z różnych rozmów, z różnych wywiadów, które były ze mną publikowane, bo te strzępy informacji się przemykały, więc postaram się to po prostu podsumować. I zacznę od błędów. Takim kluczowym błędem w moim przypadku było to, że za późno rozpocząłem własną działalność gospodarczą. Za późno rozpocząłem swoją działalność gospodarczą. Powinienem był to zrobić wcześniej, a było ku temu Kilka powodów. Pierwsza rzecz jest taka, że ja rozliczałem się wspólnie z Gabi, z moją żoną, która nie pracowała zawodowo, zajmowała się opieką nad naszymi dziećmi, nad Szymonem i Idą. I mi wtedy wydawało się zupełnie bezpodstawnie, bo nigdzie tego nie sprawdzałem, w zasadzie nie analizowałem tego, że rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy uniemożliwi mi wspólne rozliczanie się z Gabi. A dzięki temu wspólnemu rozliczeniu... Podatku dochodowego, oczywiście płaciliśmy niższy ten podatek, no bo Gabi nie zarabiała, ja zarabiałem w związku z tym to się gdzieś tam uśredniało. się to jest nieprawda, to znaczy, rozpoczynając działalność gospodarczą, jeżeli nadal zamierzamy się rozliczać według skali podatkowej, e, no to mamy prawo jak najbardziej rozliczać się z, z naszym współmałżonkiem. Także tutaj działalność gospodarcza w żaden sposób z tym nie koliduje. To dopiero przejście na rozliczanie. Według podatku liniowego powoduje, że tracimy to prawo do rozliczania się ze współmałżonkiem. I tu od razu dodam, że podatek liniowy opłaca się przedsiębiorcom dopiero wtedy, kiedy ich dochód, nawet jeżeli rozliczają się samodzielnie, to ich dochód zaczyna przekraczać 95 370 zł w roku 2017. Policzyłem to. Czyli dopiero jeżeli wasz zysk, czyli przychód minus koszty, przekracza kwotę 95 370 to dopiero wtedy opłaca Wam się przejście na podatek liniowy. Jeżeli takich zysków, takiego dochodu nie osiągacie, to lepiej rozliczać się według skali podatkowej. I teraz analogicznie, jeżeli dotychczas rozliczaliście się wspólnie ze, z żoną czy z mężem i nadal zamierzycie się tak rozliczać, to dochód łączny Wasz powinien wynosić powyżej 190 tysięcy złotych, dokładnie 190 740 zł, żeby opłacalne było. Rozliczanie się podatkiem liniowym dla tej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Także te limity są dosyć wysokie. Wiem, że niewielu przedsiębiorców osiąga takie wyniki. Niewielu w stosunku do tego, ile osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Także myślę, że dla większości z nas, większości z Was, w zasadzie rozliczenie według skali podatkowej powinno być nadal korzystne, zwłaszcza wtedy, kiedy rozliczacie się ze współmałżonkiem. Kolejny aspekt był taki, że też nie wiedziałem jaką formę prowadzenia firmy wybrać, czy założyć działalność gospodarczą, czy może spółkę z czy spółkę cywilną. I to był taki, można powiedzieć, trochę paraliż decyzyjny, który trwał latami. To znaczy z mojej perspektywy dzisiaj to była wymówka, tak bo okej, okay, nie wiem jak Jakie mam, w gruncie rzeczy nie wiem, po co firmę zakładam, nie wiem, jakie plany mam, w związku z tym też nie wiem, jaką formę wybrać, która będzie najkorzystniejsza. Ale nie siadałem do głębokiej analizy. Dzisiaj wiem, że dla 99% z przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają, swoją przygodę z własną firmą. Najlepszą formą jest po prostu działalność gospodarcza. I tu nie ma co się zastanawiać, jeżeli myślicie o tym, żeby firmę założyć, to po prostu zaczynajcie od działalności gospodarczej, chyba że rzeczywiście macie jakieś dalekosiężne plany związane z tym, że tych wspólników jest więcej i, i jakąś inną formę prowadzenia firmy powinniście czy preferujecie. Był także kolejny aspekt, który powstrzymywał mnie przed rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy, czyli wydawało mi się, że własna firma to są koszty i że te koszty są wysokie. A jeśli dobrze się zastanowić, to dla osoby, która pracuje na etacie i otwiera swoją firmę, swoją działalność gospodarczą obok pracy na etacie, czyli chciałaby dorabiać w jakiś dodatkowy sposób, na przykład fakturując dodatkowych kontrahentów po godzinach i tak dalej, to te koszty wcale nie muszą być wysokie, wręcz są niskie. Bo jeżeli pracujemy na etacie, to owszem, będziemy płacili składki na ubezpieczenia społeczne, ale w gruncie rzeczy to, to, to jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Czyli w 2017 roku to będzie, bo jeszcze chyba nie ma podanej stawki, ale to będzie około 300 zł miesięcznie. A jeżeli jesteśmy na etacie, no to pozostałe składki w zasadzie płaci za nas, nas nasz pracodawca, albo inaczej my się z nim razem zrzucamy. Część idzie z naszego wynagrodzenia z etatu, a część dopłaca pracodawca. Czyli we własnej firmie otworzonej oprócz etatu. Mamy składkę w wysokości około 300 zł miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne, i co więcej, ta składka w pewnym sensie do nas wraca, dlatego że przy rocznym rozliczeniu ten koszt na ubezpieczenia zdrowotne my sobie w rocznym picie odliczamy. Drugim kosztem jest koszt obsługi księgowej oczywiście. Czyli jeżeli nie chcemy sami obsługiwać księgowości firmy, nie polecam samemu obsługiwać księgowości y, firmy. Można to robić, ale to jest czasochłonne, duże ryzyko błędów i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ja korzystam z usług biura rachunkowego już od czterech lat, biura y, internetowego, biura i firma zdecydowanie polecam. W zasadzie z moją księgową widziałem się tylko raz na żywo. Wszelki inny kontakt mam co miesiąc drogą mailową i przez system, który ta firma udostępnia. I koszt takiej obsługi przez biuro rachunkowe to jest około 80 do 150 zł miesięcznie. Tak to w praktyce wygląda. Czyli można powiedzieć, że też nie jest to szczególnie duży koszt i w zasadzie to są jedyne twarde koszty. Innych kosztów w zasadzie w działalności gospodarczej, takich, które byłyby obligatoryjne, nie ma. Znaczy, jeżeli nie mamy biura, no oczywiście możemy mieć inne koszty związane z, z samym prowadzeniem firmy, czy zakupem sprzętu do firmy i tak dalej, no ale dzięki temu, że mamy działalność gospodarczą, no to daje nam to dodatkowe korzyści. I to jest kolejny aspekt, że własna działalność, która jest prowadzona obok etatu, to jest całkiem dobry sposób na optymalizację podatkową. Bo na przykład, załóżmy, że kupujemy aparat cyfrowy, czyli jeżeli kupuję go jako etatowiec, już zarobionymi pieniędzmi wcześniej i opodatkowanymi wcześniej pieniędzmi, no to płacę pełną kwotę za ten aparat. Załóżmy, że on kosztuje 4000 złotych, ale jeżeli kupuję go jako przedsiębiorca, biorę na niego fakturę, to po pierwsze mogę odliczyć VAT, a po drugie, oczywiście, płacę za niego. Jeszcze nieopodatkowanymi pieniędzmi, czyli podatek dochodowy dopiero zapłacę od przychodów, które uzyskam, pomniejszonych o koszty, czyli o koszty aparatu, m.in., który, który poniosłem. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że kupujemy za dwie trzecie ceny te wszystkie rzeczy, które kupujemy i które służą, które wciągamy jako koszty do firmy, a i które służą osiąganiu przychodów przez tą firmę. I teraz, jak się dobrze zastanawiałem, już po uruchomieniu swojej własnej firmy ile ja pieniędzy przez całe Dorosłe życie wydałem na gadżety, komputery, telefony, sprzęt fotograficzny, różne akcesoria, płacąc właśnie wcześniej opodatkowanymi pieniędzmi. To myślę, że skala oszczędności spokojnie mogłaby iść w dziesiątki tysięcy złotych. Skala oszczędności takich, które osiągnąłbym po wrzuceniu tych wszystkich kosztów w koszty prowadzenia firmy. Oczywiście to, co podkreślałem. Te koszty muszą służyć osiąganiu przychodów przez firmę, ale to dosyć łatwo jest wykazać, szczególnie wtedy, kiedy rzeczywiście tym sprzętem posługujecie się w tym celu. Jest oczywiście jedno ryzyko, które wiąże się z otwieraniem własnej firmy. To znaczy, jeżeli planujecie wziąć kredyt hipoteczny, to lepiej, żeby wasza firma nie miała strat, a poza tym trzeba będzie udowodnić, że firma istnieje przez okres dłuższy, bodajże niż 24 miesiące. Czyli znowu, warto się dobrze zastanowić, co jest przed Wami. Czynnikiem blokującym ewentualnie otworzenie firmy może być to, że planujecie wziąć kredyt hipoteczny, ale z drugiej strony, jeżeli równolegle pracujecie na etacie, to nie ma się czym szczególnie martwić. Oczywiście odsyłam tutaj po poradę do dobrego doradcy kredytowego. Drugi błąd, który popełniłem, to było to, że zakładając firmę nie uwzględniłem kosztów poniesionych przed jej założeniem. Czyli przykładowo, cały sprzęt do podcastu, którym nagrywam ten podcast, zakupiłem przed. Otworzeniem własnej firmy. I nie wiedziałem o tym, że mogę te koszty. Rozliczyć już w firmie, robiąc coś typu remanent początkowy, czy jakieś inne operacje, tu do, doradzam kontakt z księgową, oczywiście i wtedy mógłbym sobie te koszty uwzględnić już na starcie w, jako koszty firmowe. Czyli można również wciągnąć do firmy sprzęt, który kupiliśmy wcześniej, inne wydatki typu opłaty, które gdzieś tam ponosiłem na zakup przeblonu bloga, czy inne tego typu rzeczy, które będą służyły osiąganiu przychodów przez firmę. Jak najbardziej także. Można rozliczyć. to był błąd. Ja tego nie zrobiłem, i też myślę, że jestem lekko licząc 2 do 4 tysięcy złotych w plecy z tego tytułu. I to w zasadzie były takie dwa kluczowe błędy, które popełniłem przed rozpoczęciem działalności, albo na początku działalności. A ja teraz Wam opowiem o tym, o czym się przekonałem w trakcie prowadzenia firmy. Te punkty, które będę wymieniał, ich jest, patrzę na listę, no, ponad 20, ale już będzie szybciej w tej chwili. Te punkty są. Starałem się je ułożyć w jakiejś chronologii, ale traktujcie je niezależnie. Jakby kolejność ich podawania nie ma żadnego znaczenia. Ale pierwsza rzecz, bardzo takie grube przekonanie, które miałem i z którym się borykałem, to było to, że firma musi generować koszty. I to nie jest prawda. To jest nieprawda, że firma musi generować wysokie Koszty. Pokutuje takie przekonanie, że firma, żeby nie płacić podatków, no to powinna generować koszty. No wiadomo, że wtedy osiąga korzyści podatkowe i tak dalej, i tak dalej, Ale to prowadzi do takiego podejścia, w którym próbujemy te koszty generować trochę na siłę. Przynajmniej ja miałem tak u siebie na początku. Czyli być może kupujemy jakieś wyposażenie, którego tak naprawdę nie potrzebujemy, a w szczególności łatwo jest taką wymówkę. Mieć, że na przykład auto, które kupujemy do firmy, które co prawda być może nie służy tak w 100% wyłącznie do tego, żeby firma osiągała przychody, czy jest związane w jakiś tam sposób, ale nie jest kluczowe, no to my, że tak powiem, ten samochód sobie tak usprawiedliwiamy. No przecież to, to jest koszt firmowy, to pomniejsza gdzieś tam VAT, który mam do zapłacenia, czy podatek dochodowy i już, powiem tak. Tego typu założenie jest prawdą w przypadku tych firm, w których rzeczywiście te koszty, które są ponoszone, przyczyniają się do podwyższenia przychodów. Tylko pytanie, czy w takiej firmie usługowej jak moja, rzeczywiście mi o to chodzi? Czy moim celem jest to, żeby firma miała jakiś spory majątek, czy raczej moim celem jest to, żeby zarabiała pieniądze na moje życie i na moją przyszłość? Czy bardziej dla mnie ważne jest to, żeby firma generowała zyski, czy żeby była no, taką, takim wehikułem do akumulowania majątku, który jest majątkiem firmowym w gruncie rzeczy. Z mojej perspektywy nie ma nic złego w tym, że firma ma duży zysk. A ostatnia rzecz, której ja potrzebuję w firmie, to są wysokie koszty. Czyli tak naprawdę no, nie wierzcie w to, że, że firma musi generować wysokie koszty. Może, czasami powinna, ale, ale też bez przesady, tak? Jakby moim priorytetem akurat jest generowanie przede wszystkim zysku, wyprowadzenie tych pieniędzy poza firmę. Jeszcze będę o tym mówił. Druga rzecz ważna: nie oglądaj się na innych, rób swoje. I to jest taki punkt, który na początku rzeczywiście miałem, działałem w taki sposób, że patrzyłem na to, co robią inni. Próbowałem nawet czasami kopiować. To, co robią inni, i dziwiłem się, dlaczego to u mnie nie działa w tak samo skuteczny sposób. To jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy działają w jakiś konkretny sposób. Możesz się z tym sposobem zgadzać, możesz go uważać za słuszny, ale nie musisz. Ja tak naprawdę dopiero świetne efekty zacząłem osiągać wtedy, kiedy zignorowałem to, co robią inni, skupiłem się na tym, co. Uważałem, że rozumiem i co jest według mnie słuszne dla mnie, bo to nie chodzi o to, że coś jest świetną zasadą dla wszystkich. Dla konkretnego przedsiębiorcy będzie coś, co, co po prostu u niego się sprawdza, co jest bardziej dopasowane do tego, kim on jest, jaką ma mentalność, jakie ma przekonania, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, że jeżeli my tak bezmyślnie skupiamy się na kopiowaniu działań innych, to bardzo trudno będzie nam te osoby dogonić, dlatego że. No my zawsze będziemy tymi kopiującymi. Widzimy tylko efekty i próbujemy skopiować efekty. I też tak jest, że jeżeli próbujemy skopiować efekty, no to sami niewiele kreujemy, no bo sorujemy się na innych, a z drugiej strony nie rozumiemy, dlaczego coś zostało zrobione przez tego innego przedsiębiorcę w taki, a nie inny sposób. Czyli patrzymy na efekty, ale nie rozumiemy, ile działań po drodze zostało takich, czy Przemyśleń zostało dokonanych, które spowodowały, że akurat ten przedsiębiorca, nasza, nasz konkurent działa w ten, a nie inny sposób. Nie rozumiemy też, jakie rozwiązania porzucił. A które mogłyby się sprawdzić u nas. Ja uważam, że najlepszy efekt osiąga się wtedy, kiedy rzeczywiście rozumie się, że konkurencja istnieje, obserwuje się, co konkurencja robi, ale tak naprawdę nie szczególnie przejmuje się konkurencją, czyli idzie się własną ścieżką, wytycza się własną drogę, popełnia się własne błędy, uczy się na własnych błędach. Oczywiście, im więcej inspiracji mamy z zewnątrz, im więcej doświadczeń zewnętrznych obserwujemy, czy im więcej błędów zewnętrznych widzimy i dowiadujemy się, dlaczego przez konkurencję potraktowane zostały one jako błąd, tym lepiej. Ostatnio ktoś mnie pytał w ogóle, czy ja się przyjmuję tym, że pojawiają się książki ze słowem ninja w tytule, bo parę takich publikacji rzeczywiście już po premierze mojej książki się pojawiło. Taki ninja, szmaki ninja i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mówił, że to są osoby, które próbują skorzystać na mojej popularności. Mi się nie wydaje, żeby tak było. Znaczy, nawet jeżeli mają przekonanie, że coś na tym ugrają, to. Jakby no w żaden sposób mnie to nie martwi, no bo dlaczego miałoby? Znaczy, ja robię swoją robotę, tak? <laughs> I tyle idę do przodu. Punkt trzeci, który sobie zanotowałem, to jest: ważne jest nie tylko to, co robisz, ale również to, czego nie robisz. I chciałbym, żeby to wybrzmiało. To, co ja dzisiaj robię, jest wynikiem bardzo świadomego porzucenia innych rzeczy. Które których nie uznałem za wystarczająco atrakcyjne, albo które uznałem, że nie warto na nie poświęcać czasu, albo które uznałem, że muszą poczekać gdzieś na przyszłość, po to, żebym ja w międzyczasie zdobył więcej doświadczeń. Czyli są takie rzeczy, których ja nie robię, ale to nie znaczy, że nie będę ich robił w przyszłości, a w szczególności, że na przykład o czymś nie pomyślałem itd. itd. Internet i technologia zmieniły sposób prowadzenia biznesu. Definitywnie. Ja dzisiaj nie muszę mieć jako przedsiębiorca krowy, żeby pić mleko. Nie? I to dotyczy absolutnie wszystkich obszarów prowadzenia takiej jednoosobowej firmy, bo o takiej firmie mówię. W, w osoby przedsiębiorcy, który jest tak zwanym soloprenerem, jednoosobową firmą. Ja nie muszę mieć biura. Biuro to są koszty, w mojej działalności to wiele nowego nie wnosi. Jeżeli potrzebuję miejsca, w którym mógłbym się spotkać, no to po prostu mogę wynająć je na godziny. Tak samo mogę wdrożyć pewne swoje zasady, i to jest punkt piąty. Masz prawo mieć własne reguły. Masz prawo mieć własne reguły, czyli nie musisz tracić czasu na spotkanie, jeżeli nie chcesz? Po co się spotykać? W większości przypadków ci, którzy są pracownikami korporacji, doskonale wiedzą, że spotkanie to jest doskonały sposób marnowania czasu, zwłaszcza te nieprzygotowane. Co więcej, ja nie muszę odbierać telefonów. Ja nie muszę odpisywać na maile. Oczywiście, ktoś się może obrazić, więc trzeba. Wcześniej uprzedzić kontrahentów i klientów, że działam w taki sposób, że na przykład pocztę sprawdzam dwa razy dziennie albo nie zaglądam do nich w weekendy, a że telefonów z założenia nie odbieram. Wszyscy wiedzą, że ja nie odbieram telefonów, bo nie lubię odbierać telefonów i powiem Wam szczerze, mało kto do mnie dzwoni. Poza przedstawicielami banków, oczywiście, i innych instytucji finansowych, bo do nich nic nie trafia, ale generalnie, generalnie kontrahenci, czy klienci, czy Wy do mnie nie dzwonicie. Tak? Bo i tak prawdopodobnie nie odbiorę. Kontaktujecie się ze mną głównie mailowo. Mam prawo jako przedsiębiorca mieć własne reguły, narzucać te reguły innym, dyktować warunki współpracy ze mną. I oczywiście prawdopodobnie ucina mi to część klientów, którzy zdecydowanie muszą wykonać telefon i koniecznie chcą, żebym ja w ciągu tam dosłownie po dwóch dzwonkach go odebrał. Tak? Trudno. Tak? Ja buduję swój świat, ja buduję swoją firmę, ja buduję swoje realia. Mam do tego prawo. Oczywiście, muszę się liczyć z konsekwencjami. Szósty punkt, który zanotowałem, to, to tak, że w firmie można wpaść w pułapkę konsumpcjonizmu. To jest to trochę, o czym mówiłem w pierwszym punkcie o tym generowaniu. Kosztów. Bardzo łatwo jest niepotrzebnie przeinwestować, kupić sprzęt, którego nie potrzebujemy. Ja wyznaję taką zasadę, że wyniki mojego biznesu są dużo ważniejsze od takiego lansu, powiedzmy, od takich zewnętrznych atrybutów tego, że jestem przedsiębiorcą, któremu się powodzi. Mnie to kompletnie nie interesuje, ale musiałem do tego dojrzeć. Jeżeli prowadzi się biznes korzystający z potencjału internetu, tak jak wcześniej mówiłem, to jest nam dużo łatwiej, bo rzeczywiście. My nie musimy mieć takiej sytuacji, w której rzeczywiście te koszty są jakieś olbrzymie, czy e, znaczy mało kto patrzy na te zewnętrzne atrybuty, tak? Do nas klienci nie przychodzą do biura, do mnie klienci przychodzą przez internet. Owszem, powinienem mieć stronę, tak itd, i tak dalej, no ale to są nieporównywalnie mniejsze koszty niż na przykład czynsz najmu jakiegoś lokalu w centrum miasta. Siódmy punkt, który zanotowałem, to to, to że zbyt wczesne zatrudnianie pracowników. To błąd, który się może bardzo zemścić. I tu też jest taka zewnętrzna presja, też będę jeszcze o tym mówił, ale powiem o tych pracownikach. Czyli taka większość typowych porad biznesowych mówi, jak rośniesz, jak jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, jak, twoja, jak, twój, jak Twoje dochody czy przychody się. Jedno i drugie dochody i przychody się zwiększają, to jak najszybciej zatrudnij, deleguj swoje obowiązki, nie trać czasu na robienie tych zadań, które ktoś może zrobić taniej niż ty. Jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. Buduj zespół, który, który będzie ci pomagał. I z drugiej strony, ja dzisiaj widzę, że branie sobie na głowę kosztów pracowników to jest tak naprawdę największe ryzyko, jakie ja mogę mieć w moim biznesie, bo innych kosztów nie mam dużych, ale z kolei zatrudnienie kogoś, zobowiązanie się, że będę wypłacał co miesiąc premii. Y Premię, hahaha, ha. że będę co miesiąc wypłacał pensję, a od czasu do czasu będę wypłacał premię, no to jest jednak dosyć duże zobowiązanie. Poza tym, zatrudnienie pracownika to jest to, o czym się przekonałem i pracując jeszcze jako etatowiec i w mojej własnej firmie. To jest duże ryzyko i to jest też duża inwestycja. Rekrutacja trwa, edukacja pracownika też trwa i oczekiwanie na osiągnięcie takich efektów, jakich byśmy chcieli od dnia zero, ono po prostu zabiera. Czas. Czyli z mojej perspektywy, ja raczej dałbym taką wskazówkę, że jak jesteśmy soloprenerami, to lepiej opóźniać zatrudnianie ludzi tak długo, jak się da. i mniej tych zobowiązań, tym lepiej. To też jest oddzielny punkt, który później Wam podam. Ja miałem i popełniałem też taki błąd w swojej karierze, nie tylko we własnej firmie, że zatrudniałem osoby i płaciłem za pracę innych osób. Bez takiego głębokiego zrozumienia istoty wykonywanych przez nie zadań. Czyli, krótko mówiąc, przepłacałem, bo później się okazywało, że ta osoba no nie daje z siebie maksimum, tak? albo ja, na przykład, za dużo płacę za jej pracę. No to, jest, to jest karygodny błąd, tego nie powinno się robić. Taka sugestia, którą tu mam, to jest też taka, że najpierw dobrze poznajmy te zadania, czyli próbujmy to wszystko wykonywać, co miałby wykonywać taki zatrudniony, nowo zatrudniony pracownik, i później delegujmy, ale konkretne zadania, które w przypadku których my już doskonale rozumiemy, ile czasu zabiera ich wykonanie. Czy ten pracownik pracuje wydajnie, czy może pracuje mało efektywnie i powinniśmy go, że tak powiem, zagonić do cięższej pracy. Ja miałem jeszcze jeden problem i nadal go mam. Ja jestem po prostu zbyt dobry dla pracowników. Jak już kogoś zatrudniam, to staram się, żeby czuć się w, u mnie w firmie dobrze. Z kolei tego dylematu kompletnie nie mam, jak pracuję z zewnętrznymi podwykonawcami, czyli osobami, które zatrudniam do wykonywania konkretnych zadań, ale tak naprawdę nie zatrudniam ich u mnie w firmie, tylko po prostu zlecam im zadania projektowo, liczamy się bądź to projektowo, bądź godzinowo, no w zależności od charakterystyki zadań, którą dla mnie. Wykonują. Tam w ogóle nie mam stresu, żeby wymagać, żeby okrzanić jeśli trzeba, a w przypadku pracownika, którego ja zatrudniam na etat bądź ekwiwalent etatu, nazwijmy to tak, zawsze mam z tym jakiś problem. Znaczy, zawsze staram się go przede wszystkim dobrze wyedukować, i to przyznaję, było wykorzystywane i nadużywane także w mojej firmie. Także zdecydowanie. Nie jest to coś, co należy robić zbyt wcześnie, czyli nie należy zbyt, zbyt wcześnie zatrudniać pracowników. Rozwodzę się nad tym punktem, ale ten punkt jest bardzo, bardzo ważny, bo to jest prawdopodobnie największy koszt, jaki będziecie mieli w swoich firmach i również największa przeszkoda w skalowaniu tych firm prawdopodobnie. I ósmy punkt, który zanotowałem, to że nie ma nic złego w tym, że ja chcę być jednoosobową firmą. I dojście do takiego przekonania, trochę czasu mi, zajęło, bo wydawało mi się, że bycie takim soloprenerem no to jest coś, co jest takim wybrykiem natury. tak? Nie po to przedsiębiorstwa istnieją, żeby być jednoosobowe. Nie po to przedsiębiorstwa istnieją, żeby rosnąć, nie pozwalając zarabiać pracownikom, których zatrudniają. I to było takie przekonanie w mojej głowie, które gdzieś tam tkwiło dosyć głęboko i powodowało, że świadomie, podświadomie czułem się z tym źle, ale już się z tym pogodziłem. Zastanawiam się, zastanawiałem się też, w jakim stopniu to ogranicza i czy to ogranicza potencjał mojej firmy, to, że chcę być jednoosobowy. I oczywista odpowiedź jest, że no owszem, że tak. Bo jeżeli nie mam takich najbliższych współpracowników, to bardzo dużo rzeczy jest na mojej głowie. Czyli można powiedzieć, nie do końca ja pracuję efektywnie. Ale tak jak wam mówię, mam już podwykonawców do takich zadań, które są powtarzalne, które uznaję za, z jednej strony obciążające, a z drugiej strony za takie, których wykonywać nie powinienem. I teraz zastanawiałem się właśnie, czy ja nie jestem przypadkiem gorszy od innych przedsiębiorców, takich przedsiębiorców, którzy rzeczywiście skalują ten swój biznes przez zatrudnianie kolejnych osób, nie czuję tak. Znaczy, kiedyś tak czułem, a w tej chwili uważam, że to jest po prostu moja nietypowa droga robienia biznesu. I skoro mój biznes, skoro moja firma, jest pomocna dla innych, czyli dostarcza wartość klientom, wam, w takim zakresie, w jakim tego oczekujecie. To dlaczego miałbym się przejmować takimi opiniami, że być może powinienem skalować się właśnie w taki sposób, typu zatrudnianie, zwiększanie kosztów i tak dalej? No nie przejmuję się dzisiaj tymi opiniami, ale z tym się wiąże kolejny punkt, który sobie zanotowałem, dziewiąty. Nie da się zrobić wszystkiego. Więc. Muszę automatyzować wszystko, co da się zautomatyzować, a resztę, co do reszty, muszę decydować, czy to robię sam, czy może po prostu odpuszczam. I dzisiaj jestem już na takim, stoję na takim stanowisku, że automatyzować rzeczywiście da się bardzo wiele rzeczy i automatyzacja jest zdecydowanie tańsza niż zatrudnionych pracowników, nawet jeżeli płacimy za usługi, które nam ją realizują. Plus automatyzacja jest, jest też taki, że można powiedzieć, że w dużej mierze ona jest pozbawiona tego czynnika ludzkiego. Że ona jest niezawodna. Oczywiście w tych obszarach, którymi się zajmuję. Poza oczywiście, oczywiście jakimiś tam drobnymi problemami, typu awarie systemów i tak dalej. A co do reszty, no to po prostu muszę dużo odpuszczać. I rzeczywiście dużo odpuszczam. Wielu rzeczy, które robiłem wcześniej manualnie, już dzisiaj nie robię, jeżeli nie uda mi się ich zautomatyzować. Czyli znowu podejmuję taką świadomą decyzję, że nie chcę mieć pracowników, automatyzuję wszystko, co się da. A to, czego się nie da zautomatyzować, po prostu odpuszczam. Oczywiście zawsze jest taki obszar gdzieś tam po środku jeszcze, kiedy nad czymś pracuję i podejmuję decyzję. Uczę się procesu po to, żeby móc go zautomatyzować. No i to zabiera czas. Oczywiście, że to zabiera czas. Punkt dziesiąty, bardzo ważny. Trochę powtórzenie punktów poprzednich, ale z innej perspektywy. Nie ulegaj fetyszowi skalowania firmy poprzez zwiększanie kosztów. Ładne biuro, duża liczba pracowników, duże przychody. Ale kosztem dużych kosztów. I to jest punkt, który myślę, że jest bolączką bardzo wielu przedsiębiorców, startupów, firm takich, które zaczynają, posiłkują się gdzieś tam pieniędzmi zewnętrznymi, że mi się wydaje, że do szybkiego osiągnięcia wyników muszą szybko zwiększać koszty, zwiększać swoją, skalę swojego działania. To, to sprowadza się do zwiększania kosztów. Czasami. W parze za zwiększeniem kosztów nie idzie wzrost przychodów albo nie idzie na tyle duży wzrost przychodów, żeby firma okazywała się zyskowna. Czasami jest tak, że firmy firmy latami po prostu inwestują i odraczają ten moment, w którym osiągną realne zyski. No i teraz pytanie, czy to jest sensowny model działania. No z mojej perspektywy, to jest coś takiego, co nie służy niczemu. Znaczy, poza tym, że no właśnie to się pewnie wielu przedsiębiorców ze mną nie zgodzi, ale Powiem tak, że, znaczy, uznają, że można przez długi czas działać w ten sposób. Pewnie można. Tylko pytanie, czemu miałoby to służyć? Czemu miałoby to służyć, że moja firma wychodzi na zero, czyli osiąga przychody równe kosztom, tak w persaldo w skali roku, powiedzmy. Przepalamy czas, tak? Ale nie generujemy zysków, nie generujemy pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone jako zysk dla naszych udziałowców, czy właścicieli firmy, no, chyba że wyciągają te pieniądze z firmy w jakiś inny sposób. Jednocześnie takie skalowanie to jest coś, co powoduje, że wzrasta odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wiele czynników, bo jeżeli mamy wielu pracowników na pokładzie, to jesteśmy jako przedsiębiorcy za nich odpowiedzialni. Jeżeli mamy inwestorów, którzy włożyli swój kapitał w firmę. To też jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby gdzieś uzyskać dla nich jakiś zwrot tej inwestycji. Zalinkuję wam w notatkach do tego odcinka podcastu. Te notatki będą pod adresem: jakoszczędzaćpieniądze.pl, ukośnik 092, jak 92 odcinek podcastu. Zalinkuję wam takie świetne case study firmy 2020, gdzie prezes tej firmy przedstawia błędy popełnione. Przy zatrudnianiu pracowników, przy zwiększaniu przychodów, i co wynika z tego, jak zbyt późno zauważy się, że firma rzeczywiście ma problem z generowaniem nadwyżek finansowych. Punkt jedenasty, który zanotowałem: Im mniej zobowiązań, tym lepiej, bo to uwalnia głowę, pozwala gdzieś się wyrwać z tej gonitury. Gonitwy, więc jeżeli możecie, to tnijcie zobowiązania do spodu. Ja tnę te zobowiązania do spodu. To są zobowiązania w stosunku do wszystkich. Czyli tak, jedno, nie mam pracowników, nie mam zobowiązań w stosunku do pracowników, drugie, nie mam inwestorów, nie mam zobowiązań w stosunku do nich, ale też jakby to uwalnia mnie od przeżywania w jakiś tam intensywny sposób ewentualnych błędów czy porażek. Jestem odpowiedzialny za wszystko co robię, tak? I jednocześnie w dowolnym momencie, można powiedzieć, mogę zwinąć firmę, bo nie, nie zrobię tym nikomu krzywdy. Co jest niesamowicie uwalniające, można powiedzieć, potencjał, dlatego że nie boję się ryzykować, bo wiem, że nikt ode mnie nie zależy. No, poza moją rodziną oczywiście. Czyli mogę postawić na jakiś pro projekt, który przemyślałem, że powinien dać zyski itd., 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 itd. Zaplanowałem to w jakiś sposób, ale pewności oczywiście nie mam, ale stawiam tylko swoje pieniądze. To są tylko pieniądze. I aż pieniądze. Staram się nie deklarować też w stosunku do partnerów, kontrahentów, niczego, czego nie mogę im dostarczyć. I im dłużej funkcjonuję, im bardziej jestem niezależny od pojedynczych dużych klientów, tym łatwiej jest mi ciąć takie dosyć duże zobowiązania. Tu kieruję się też taką zasadą punkt 12, lepszy wróbel w garści niż go na dachu. I od początku firmy starałem się dbać o to, żeby mieć 100% udziałów we własnej firmie. Nie rozdrabniać się, czyli wolę mieć 100% biznesów, który przy niskich kosztach operuje, być może osiąga jakiś tam dochód, niż być na przykład udziałowcem 10% w jakiejś olbrzymiej firmie, która co prawda ma dużo większe przychody, ale też ma rozdmuchane. Koszty. Jakby cenię to, co już udało się osiągnąć. Za tym idą takie kolejne przekonania, które gdzieś tam czy doświadczenia, które zdobyłem. Punkt trzynasty, który zanotowałem, chyba przypadkowo wyszedł trzynasty, ale, ale dobrze pasuje. Nie wiesz, że klient ma zawsze rację, bo klient nie ma zazwyczaj racji. Albo w, ci klienci, którzy najgłośniej krzyczą, wcale nie muszą mieć racji. Oczywiście trzeba słuchać to, co mówią klienci. Ale też nie można w to bezwzględnie wierzyć. Ja bardzo długo w to wierzyłem, że klient ma zawsze rację i byłem też bardzo dużo w stanie poświęcić, żeby klientowi zrobić dobrze. Mówię tu głównie o takich sytuacjach z przeszłości, gdzieś tam jeszcze z pracy na etacie, ale wydaje mi się, że to prowadzi do takiej patologii, że po prostu jest wielu klientów, którzy wykorzystują swoją pozycję, uznają, że skoro to oni płacą, to im się wszystko należy. Z jednej strony, z drugiej strony, często klienci mają jakieś sugestie, Dotyczące tego, jak nasze produkty powinny być rozwijane. I też, no właśnie, to punkt 14. Zanotowałem, nie ma sensu dopieszczać wszystkich klientów. Warto pozwolić tym klientom, którzy nie są w pełni zgodni, albo których oczekiwania nie są w pełni zgodne z tym, co my chcemy zrealizować jako firma. Warto takim klientom po prostu pozwolić, odchodzić z kwitkiem. To jest tak, że nigdy nie uda się zadowolić wszystkich. I dla własnego dobra w zasadzie trzeba wręcz, bo chciałem powiedzieć, że można, ale trzeba wręcz ucinać współpracę z tymi klientami, którzy generują najwięcej problemów. Nawet takimi klientami, którzy są klientami generującymi dla nas najwięcej przychodów, ale jeżeli generują jednocześnie najwięcej problemów, to po co nam to? Gdzieś tam rozdrabniamy się, tracimy naszą energię życiową, a jednocześnie jeszcze bardziej uzależniamy się od klientów, którzy stanowią, którzy przynoszą naszej firmie sporo pieniędzy. Ja mam taką strategię. Że dostarczam jakieś konkretne produkty i staram się, żeby tych klientów było jak najwięcej. I owszem, w przypadku produktów takich jak książka, czy moje kursy, czy nawet moje występy, staram się zadowolić większość, czyli jakby dostarczyć drob, dobry produkt dla większości. I teraz pewnie 10% klientów będzie chciało coś więcej, pewnie będzie narzekało, pewnie będzie mówiło, że tutaj czegoś brakuje, tam czegoś brakuje. I teraz, jeżeli te głosy są nieliczne, nawet. To nawet jeżeli są głośne, to my sami musimy sobie odpowiedzieć, czy warto się naginać, czy to jest spójne z tym, co ja chcę zrobić. Czy na przykład taka dobra sugestia, albo czasami wręcz zapotrzebowanie z waszej strony na to, żeby Michał Szafrański dostarczył wam aplikację do zarządzania budżetem domowym, to jest coś, co jest zgodne z moimi planami, oczekiwaniami, wizją mojej przyszłości, czy przyszłości mojej firmy, czy nie? Owszem, rozumiem tą potrzebę. Owszem, fajnie by było to zrobić, ale tak naprawdę jaki jest koszt tego wszystkiego? Co zaryzykuje, żeby to zrobić, tak? I jaki ten koszt może być? Nie zawsze warto słuchać klientów, zwłaszcza tych najbardziej krzyczących. Mi się wydaje, że po prostu jako przedsiębiorcy my musimy w sobie pielęgnować taką pewność siebie, pewność tego, co robimy, ale też jednocześnie z tą pewnością siebie trzeba też wykształcać w sobie pewną skromność, w tym sensie, żeby to nie być kimś takim, kto się odcina od klientów, absolutnie tego nie sugeruję. Czyli tak, z jednej strony słuchać, co mówią klienci, ale z drugiej strony dystansować się do tego, co się słyszy, dać sobie czas na takie przemyślenie. Bo pośpiech w biznesie zdecydowanie nie jest dobrym doradcą. Pomimo, że zewnętrzny świat pędzi, to jeżeli my realizujemy swoją jakąś tam strategię, no to po prostu idziemy swoją drogą. My sami dla siebie jesteśmy punktem odniesienia, nie musimy, nie musimy tutaj brać udziału w tym wyścigu tak bardzo. Trochę zmieniam, już odchodzę od meritum, więc przechodzę do punktu 15. Mocno ograniczaj rozdawnictwo swojej energii i czasu. I tu parę przykładów podam. Konferencje czy występy w mediach. To jest coś, co jest super fajne, świetne, daje taką pozytywną. Pozytywny zastrzyk energii, również takich pozytywnych emocji, jeżeli osoby, które to oglądają, czy oglądają nasze występy na konferencjach, później podchodzą, super, to jest, to jest wspaniałe, ale to jest chwilowe, bo z drugiej strony trzeba się bardzo rzetelnie jako przedsiębiorca przyjrzeć rachunkowi zysków i strat, bo dla mnie, na przykład, kilkuminutowy występ w telewizji to jest najczęściej cały dzień w plecy, bo to jest tak, że gdzieś tam nerwówka zaczyna się dzień wcześniej. Załóżmy, że idę do telewizji śniadaniowej, później w tej telewizji śniadaniowej mam, mam występ, a potem prawda jest taka, że te emocje opadają gdzieś tam do połowy dnia i w zasadzie w drugiej połowie dnia też się trudno zabrać do, do jakiejś konkretnej pracy. Czyli w efekcie kilkuminutowy występ, można powiedzieć, to jest dzień w plecy. I teraz pytanie, czy ja chcę. Jedną, nie wiem, tam 250 roku <laughs> poświęcać tylko po to, żeby kilk kil przez kilka minut pokazać się w telewizji. Oczywiście na początku to jest fajne, ale później rzeczywiście zacząłem widzieć koszt tego, każdego takiego występu. Podobnie konferencje. Dobre, dobra prezentacja, dobre wystąpienie na konferencji to jest co najmniej tydzień poświęcony na przygotowania. W moim przypadku to czasami są nawet trzy tygodnie poświęcone na przygotowania, po to, żeby rzeczywiście. Fajnie przygotować prezentację, przećwiczyć ją, wyjść i się pokazać. I teraz znowu, jeżeli takich konferencji jest kilka w roku, to ile czasu trzeba na takie rzetelne przygotowanie przeznaczyć? W rzeczy może się uzbierać nawet kilka miesięcy. I teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście warte temu efektowi, który uzyskujemy? Gdzieś te bariery i ograniczenia trzeba sobie jednak stawiać, żeby tego czasu zbyt bardzo nie marnować. Punkt szesnasty. Wiąże się z tym, co mówiłem przed chwilą, czyli lepiej robić mniej, a lepiej. Znowu, w moim biznesie jednoosobowym ma kolosalne znaczenie, na co ja przeznaczę kolejne dwie godziny, czy 10 godzin swojego czasu. Jak jest ten, jakie są te koszty alternatywy, którą mógłbym w danej chwili wykonywać? Co by było, gdybym ten. Tą energię przeznaczył na, na coś innego. I w zasadzie możecie to doskonale zaobserwować na, na przykładzie książki finansowej Ninja, bo y, takie tradycyjne wydawnictwa idą w y, ilość, czyli dostarczają bardzo dużo książek, a później co się okazuje, że one w zasadzie nie mają nawet czasu na to, żeby y, y, każdą z tych książek spokojnie promować, y, gdzieś w długim okresie czasu również proponować ją z czytelnikom. Wiadomo, no jak się produkuje dużo, no to po prostu co chwila przeskakuje się z jednej książki na drugą. A moim zdaniem, sztuka polega na tym, żeby właśnie poza tym, że się napracujemy, to tworzyć takie produkty, które są ponadczasowe. Zamiast 10 projektów rocznie realizować 1-2 projekty, które przyniosą nam tyle samo pieniędzy. I teraz no, kwestia tego, Rzeczywiście, żebyśmy chcieli z jednej strony zaufać sobie, a z drugiej strony się doprowadzić do tego, że, że wyciskamy z każdego projektu, który realizujemy, jak najwięcej. Jak najwięcej korzyści dla klientów, jak najwięcej korzyści, również finansowych dla nas. Punkt 17, który zanotowałem, zanim wystartujesz, to w zasadzie powinienem powiedzieć wcześniej, to musisz mieć zapewnione finansowanie dla swojej firmy. W moim przypadku z moich doświadczeń wynika, że takie finansowanie powinno być zapewnione co najmniej na rok. I o ile ja nie jestem jakimś zagorzałym przeciwnikiem kredytów inwestycyjnych, w zasadzie można powiedzieć, że moją firmę też finansowałem kredytem, bo wziąłem w zasadzie kredyt hipoteczny refinansujący zakup mieszkania wcześniej za gotówkę, po to właśnie, żeby mieć pieniądze na spokojne rozbójanie mojego bloga. To nie było tak, że ja rozpocząłem prowadzenie bloga, gdy już zarabiałem pieniądze na blogu. Decyzje Tę podjąłem jeszcze decyzję o odejściu z, z etatu, podjąłem zanim jeszcze zarabiałem pieniądze na blogu, umożliwiające finansowanie naszego życia. Także jak najbardziej można się posiłkować kredytami, ale trzeba to robić w sposób mądry. A w szczególności odradzam przedsiębiorcom korzystanie nadmierne z kredytów obrotowych, bo to jest coś, co powoduje, że tracimy kontrolę nad tym, ile pieniędzy w firmie. Rzeczywiście mamy do dyspozycji. Kluczowe jest, żeby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby w firmie pojawił się dochód, żeby się pojawił czysty zysk, bo to jest tak naprawdę potwierdzenie tego, że prowadzenie firmy ma sens. Znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że moim zdaniem wychodzenie na zero w mojej opinii nie ma sensu. Tak? Firma ma zarabiać, a skoro ma zarabiać, no to dlaczego miałaby się posiłkować zewnętrznymi pieniędzmi? Jeżeli mamy pieniądze na, na, na finansowanie firmy to dużo łatwiej nam też będzie wytrwać w takim spokojnym prowadzeniu biznesu do czasu kiedy te pieniądze w planowy sposób od klientów się pojawią. No a później to już kwestia tylko i wyłącznie rozbijania. Punkt 18. Firma to nie wszystko. My mamy jako przedsiębiorcy taką tendencję do tego żeby rzeczywiście rzucać wszystko co jest wokół i po prostu zapracowywać się. No nie o to chodzi. Każdy z nas musi oczywiście sobie odpowiedzieć sam na to, co jest dla nas w życiu ważne, ale te inne obszary typu rodzina, hobby, sport, um, odpoczynek również. To, że ładujemy bateryjki, to, że mamy te wolne cykle, kiedy też mamy, dajemy sami sobie szansę na to, żeby pojawiły się jakieś fajne wnioski nieproszone, tak? żeby uwolnić tą swoją kreatywność. Wyjść z siebie, stanąć obok, spojrzeć na to, co robimy. To jest pierońsko ważne. Ja się strasznie długo tego uczyłem i nadal się uczę i jest to strasznie trudno, trudne dla mnie przynajmniej, ale po prostu muszę sobie to gdzieś z wielkimi czcionkami wypisać, żeby, żeby to rozumieć, że firma to nie wszystko. Punkt dziewiętnasty, który bardzo długo trwało zanim rzeczywiście się tego nauczyłem. Nie brnij. Nie brnij bez sensu. Odpuszczaj, gdy widzisz, że... Coś nie idzie, to oczywiście wymaga refleksji. W moim przypadku bardzo pomaga taka cotygodniowe przejrzenie tego, co robię, czyli taki przegląd mojego biznesu raz na tydzień i dodatkowo takie spotkania całodniowe sam ze sobą raz na kwartał z pytaniem: gdzie jestem, po co robię to, co robię, jak mógłbym to zrobić lepiej, co mógłbym odpuścić, żeby skoncentrować się na tym, co jest naprawdę ważne. Taka refleksja jest bardzo, bardzo konieczna. Punkt 20. Ufaj intuicji, a nie podręcznikom biznesowym. Prawda jest taka, że najlepiej wychodzą mi te rzeczy, w które ja sam wierzę i które są dla mnie naturalne. Jeżeli nawet ktoś mi mówi, że mógłbym działać w inny sposób, że mógłbym coś robić inaczej, ale ja czuję, że to do mnie nie pasuje, to nie ma sensu na siłę tego wdrażać. Podam Wam przykład. Znaczy, to, znaczy takich przykładów jest bardzo wiele, ale podam Wam przykład taki bardzo prosty i namacalny. Jak zwiększyć sprzedaż książki finansowej Ninja? Skoro to jest dzisiaj główne źródło przychodów dla mojej firmy, no mógłbym Was spamować po prostu, mógłbym Wam trzy razy w tygodniu wysyłać maile z kolejnymi powodami, dlaczego warto tą książkę kupić po prostu. Nie robię tego. Dlaczego tego nie robię? Bo nie uważam, że to jest działanie, które jest ok, tak? To nie jest, znaczy, uważam, że to jest narzucanie się w jakiś tam sposób, i z drugiej strony, no nie podoba mi się to, mówiąc zupełnie wprost, nie? Czyli. Yy... Chociaż pewnie Gabi i tak by powiedziała, że i tak za dużo piszesz o tym, że, że masz taką książkę. Nie, ale gdzieś tam szukam takiej, ta, takiego optimum według mnie. Jeżeli popełnią jakieś duże błędy, to liczę na to, że prędzej czy później się o tym od was dowiem. Punkt 21. Nie bój się swoich klientów, ale też nie pozuj. Bądź uczciwy, bądź wdzięczny, bądź szczery. Prowadź taką komunikację, jaką chciałbyś, żeby prowadzono z tobą. I to jest. Coś, co u mnie w zasadzie w mojej firmie akurat było od samego początku. To znaczy, ja wiem, że najlepszy biznes mi robi się z osobami, które lubię. W związku z tym, jeżeli ja chcę, żeby ktoś coś ode mnie kupił, to muszę dać się lubić. A żeby dać się lubić, to trzeba coś dla innych zrobić. Najlepiej bezinteresownie. To znaczy, ja wierzę w to, że dobro powraca. To wielokrotnie o tym mówiłem, ale z drugiej strony też no, kluczowe jest takie dawanie z siebie najlepszego tego, co się ma i trochę zaufanie. Trochę zaufanie, no właśnie o tym mówię, że, żeby być też taką osobą, która jako przedsiębiorca ufamy, że to, co dostarczamy jest czymś wartościowym, że klienci nam pomogą zrobić z tego świetny produkt, nawet jeżeli to świetnym produktem nie będzie. Czyli dużo wysiłku po naszej stronie. I myślę, że tu bardzo pomaga też takie wyjście z siebie, staniecie obok, popatrzenie, czy, czy to, co się robi. Ma rzeczywiście szansę służyć w jakiś sposób innym, rozwiązywać jakiś konkretny problem, być czymś, co jest po prostu obiektywnie dla jakiejś tam grupy osób przydatne. Nie dla wszystkich znowu wrócę do to, co mówiłem o klientach, ale dla jakiejś grupy, do której po prostu my z tymi naszymi produktami czy treściami celujemy. Punkt 22. Eksperymentuj, próbuj, doświadczaj. Bo prawdziwa nauka wynika z doświadczeń. Prawdziwa nauka nie płynie z teorii, tylko płynie z tego, że my eksperymentujemy. Kolejne przykłady będą. Jak się cofniecie trzy lata wstecz na moim blogu, to zobaczycie, że ja nie miałem żadnego stałego źródła przychodów. Próbowałem współpracować z firmami, rozpoczynałem jakieś tam działania afiliacyjne. Dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście postawiłem bardzo mocno na afiliację z, opartą o produktach, o proste produkty bankowe, dopiero wtedy rzeczywiście okazało się, że to był złoty strzał. I teraz nie okazałoby się to, gdybym nie spróbował. Musiałem eksperymentować z różnymi sposobami zarabiania, po to, żeby się przekonać, co jest tak naprawdę tym następ tą następną złotą kurą w moim przypadku. I wiedziałem, że książka też może czymś takim być, ale nie miałem takiej wiary w to, że, że na pewno to pójdzie aż tak dobrze. Zresztą przyznawałem się do tego wielokrotnie. Czyli trzeba podejmować my, jako przedsiębiorcy, musimy wykonywać takie eksperymenty. Musimy je wykonywać my, a nie tylko Patrzeć na to, w jaki sposób eksperymentują inni, bo w, tylko wtedy, jeżeli my je wykonujemy, to w, tylko wtedy będziemy mieli własne doświadczenia i będziemy mogli popełnić też swoje błędy. Więc warto w przypadku każdego z takich eksperymentów oszacować również, jakie mogą być koszty. E, to nie muszą być koszty tylko finansowe, tylko po prostu mogą być to koszty wizerunkowe czy, czy jakiekolwiek inne. No, tak staram się po prostu działać. Ja te błędy również popełniam, więc to nie jest tak, że wszystko, czego się dotknę, się udaje. I dwudziesty trzeci punkt, który uważam za najważniejszy: że w prowadzeniu mojego biznesu systematyczność i powtarzalność jest dużo ważniejsza od motywacji. Czyli ja potrafię się czasami zmotywować mocno do pracy. Czasami, nawet często się potrafię, ale jakby dla mnie dużo ważniejsze jest to, że działam według jakiegoś schematu że traktuje moją firmę jako grę długoterminową jako zajęcie długoterminowe które nie musi przynosić natychmiastowych korzyści. Żaden projekt który realizuje nie musi przynosić natychmiastowych korzyści dlatego że znowu no to jest długoterminowe. Buduje z wami jakąś relację. Ten proces trwa i muszę być jako przedsiębiorca cierpliwy że bardziej od takiej chwilowej Samo motywacji czy samo nakręcania. Liczy się to, żeby po prostu systematycznie popychać sprawy do przodu każdego dnia i to bez względu na to, czy jest dobrze, czy jest źle. Albo nawet powiem, że wręcz wtedy, kiedy jest źle, to kluczowe znaczenie ma to, żeby sprawy popychać do przodu. I to są te punkty, które, te wnioski, które uważam za najważniejsze w przypadku takiego soloprenera. Jak ja, a na koniec powiem Wam kilka takich strategicznych założeń co do tego, jak działa moja firma. Czyli podsumuję trochę to, co mówiłem, a jednocześnie być może parę nowych rzeczy wyniknie. Punkt pierwszy: firma, którą ja prowadzę, jest strategicznie jednoosobowa i to już sobie postanowiłem i tak będzie. Czyli mam, mam podwykonawców, ale nie chcę zatrudniać pracowników na etacie. Moją strategią zdecydowanie jest brak zobowiązań, czyli brak pracowników, niskie koszty, elastyczność też decydowania o tym, kiedy pracuję, jak pracuję, czy pracuję. To, że nie mam biura powoduje, że nie mam też konieczności dojazdów, nie marnuję na to czasu, mam większe możliwości też pracy z dowolnego miejsca, nie jestem w zasadzie przywiązany w żaden sposób ani tutaj do Warszawy, ani do Polski, teoretycznie mógłbym pracować gdziekolwiek na świecie, aczkolwiek lubię tu być. Ale ważne jest też to, że przez to, że nie mam zobowiązań, to w dowolnym momencie mogę przestać robić to, co chcę, i świat się nie powinien zawalić, ani mój, ani, ani wasz tym bardziej. Chociaż, może? Nie wiem. <laughs> wiem, że brzmi to trochę strasznie, ale sama taka świadomość, że nie masz zobowiązań, to jest coś, co, co mi bardzo służy. Znaczy, pomaga mi wiedzieć, że jest dobrze, o tak powiem, bez względu na to, jak jest. Jeśli nie mam na coś czasu, to znaczy, że robię to nieoptymalnie. To też jest takie przekonanie głębokie, którego nabyłem, więc albo wymyślę sobie wtedy sposób na to, jak to zautomatyzować, albo po prostu w ogóle nie powinienem tego robić. I powiem Wam, że to mi pozwala bardzo szybko teraz podejmować takie decyzje: typu nie, nie robię tego. Coś planowałem, ale nie, za dużo czasu pochłania, to nie robię tego. I kolejny aspekt jest taki, że moja firma jest bardzo mocno związaną, związana ze mną i z moim wizerunkiem. Czyli to rodzi pewne konsekwencje, jak się dobrze nad tym zastanowić. Bo tak, nie jest na pewno moja firma takim bytem, który ma przetrwać pokolenia. Bo trudno ją będzie komukolwiek przekazać. Nie, nie jest też czymś, co ja mógłbym, czy nawet chciałbym sprzedać. tak? Absolutnie nie. Ja nie mam strategii na to, jak wyjść z firmy, tak jak wiele startupów ma takie podejście. OK, mamy jakieś tam exit strategy, że teraz zakładamy firmę, zrobimy to, to i to, doprowadzimy produkt do takiego i takiego poziomu, sprzedaż do takiego i takiego poziomu i pójdziemy do inwestorów i wyciągniemy bardzo dużo hajsu. Już będziemy leżeli na plaży i nic nie robili, albo po prostu będziemy gdzie indziej. Ja nie mam takiej strategii. Znaczy jedyną strategią wyjścia z mojej firmy jest to, że po prostu zamknę moją działalność gospodarczą. Tak, ale to nastąpi wtedy. Kiedy już nie będę chciał robić tego, co, co, robię po prostu. I teraz za tym idzie ostatni punkt, że skoro nie jest moim celem budowanie wartości firmy jako takiej, no to pytanie jest jaki jest cel funkcjonowania tej firmy, którą ja dzisiaj prowadzę. I jak mówiąc z finansowego punktu widzenia, to priorytetem firmy jest genero generowanie dla mnie zysku i wyprowadzanie tego zysku. W legalny sposób poza firmę. Czyli to nie firma akumuluje kapitał, tylko firma jest dla mnie takim wehikułem, który służy do zarabiania pieniędzy. W zasadzie można powiedzieć, nie służy żadnym innym celom. No to po co ja mam generować koszty w firmie? Te koszty powinny być minimalne, dlatego że dla mnie liczy się maksymalizacja zysku. No i tu jakby wracamy do początku, tak? I tych założeń, które, które ja mam. Moją dzisiaj kluczową działalnością jest. Tworzenie treści i dzielenie się wiedzą, i to jest coś, co ja robię sam, co bardzo trudno jest mi komukolwiek oddać, kogokolwiek wykształcić, tak? Bo miałbym bardzo duże poczucie tego, że to już nie jestem ja. I oczywiście można się zastanawiać nad tym, jak ten blok rozbujać, jak spowodować, że tam będzie tych treści więcej od różnych autorów, i tak dalej, ale tak jak mówię, to nie jest moja strategia. Może inni blogerzy mają taką strategię, ja takiej strategii nie mam. I teraz, jeżeli się dobrze zastanowicie nad tym, co jest celem, czyli jeżeli celem jest tworzenie treści, dzielenie się wiedzą i tak dalej, mówię tego, co ja robię, nie mojej firmy, bo celem mojej firmy jest oczywiście generowanie zysku. Ale jakby mój cel osobisty to jest gdzieś tam edukowanie, to w zasadzie mógłbym to robić za darmo, bez firmy. I być może kiedyś taki moment nastąpi. Po co mi firma, tak? Jeżeli, 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 że tak powiem, to co jest krowę, to co z główną działalnością mogę wykonywać bez firmy. No właśnie, i taką refleksją was zostawię. Oczywiście firma się przydaje, bo jednak jakieś koszty od czasu do czasu się pojawiają, nawet z działalnością blogową są związane dosyć konkretne koszty. Utrzymanie w tej chwili systemu newsletterowego to jest kilka tysięcy dolarów rocznie, więc czemu miałbym te koszty ponosić z własnej kieszeni? I takie ponoszę z własnej kieszeni, ale mogę dzięki firmie przynajmniej część tych kosztów odzyskać. To tyle w dużym uproszczeniu. Mam nadzieję, że to wiem, że było trochę chaotycznie, ale mam nadzieję, że było przydatnie mimo wszystko. Przypominam, że linki, a w zasadzie link do tego artykułu, o którym wspominałem, znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem: kośnik 092, rany, ale szybko to powiedziałem. Zastanawiam się jaki będzie następny odcinek. Chyba już wiem jaki będzie temat następnego odcinka, więc wydaje mi się, że nagram podcast o tym jak motywują się do pracy, bo takie pytania ostatnio, nie wiem czy to na fali postanowień noworocznych, czy tak ogólnie, ale takie pytania się ostatnio pojawiały i w mailach i na Facebooku widziałem, więc spróbuję taki odcinek dokładnie nagrać. A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się do usłyszenia.